bardzo ważne dla niej wydarzenie związane z uroczystościami 45-lecia jej twórczości artystycznej. Jeszcze tak niedawno z nami rozmawiała. Planowała, bardzo chciała przyjechać do Orońska, samodzielnie podjąć się trudu aranżacji wystawy. No ale niestety, los chciał inaczej. Odeszła zbyt wcześnie, żeby dokończyć tego dzieła. Bardzo jej tu dzisiaj brakuje. Też proszę Państwa, kiedy wejdziecie do naszej galerii i przyjrzycie się pracom pani Antoniny Wysockiej-Jończak, wyczujecie z pewnością jej obecność duchową, bo przecież na zawsze będzie już trwać w swojej sztuce. Tym z Państwa, którzy nie znali artystki ani jej twórczości, należy się dać informacji. Pani Antonina Wysocka-Jączak urodziła się w 1949 roku w Wilnie. Kończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1966 roku u profesora Mariana Wnuka. Obok tradycyjnej rzeźby specjalizowała się też w ceramice, medalierskie, a w swojej codziennej twórczości nie unikała malarstwa czy rysunku. Mieliśmy się właśnie zgrupować jej obiekty w galerii pod kątem również materiałów, dlatego w prawym skrzydle oranżerii zobaczycie Państwo pracę w drewnie, w lewym skrzydle z kolei będą to głównie prace w metalu. Ale w każdej z tych prac przejawia się pewna właściwość, charakterystyczna dla jej twórczości, świadcząca o wielkim profesjonalizmie, o wyczuciu materii artystycznej, prawdziwym powołaniu artystycznym. I tą właściwością jest monumentalne piękno, które właśnie ten monumentalizm, który przebija nawet z prac niewielkich, o małej skali, z prac kameralnych, a mimo wszystko monumentalny. Nazwaliśmy tą wystawę Zatrzymana w drodze. Ja mam nadzieję, że wrażenia, jakie będziecie Państwo mieli po obejrzeniu tej wystawy, zostaną w Państwa pamięci na dłużej. Mimo wszystko nikt artystki na tej drodze nie zatrzyma. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Zapraszam do obejrzenia wystawy. Poproszę o głos jeszcze przedstawiciela rodziny, panią Teresę. Akurat padło na mnie. Jestem Teresa Wysocka, siostra Antoni Wysockiej. Chciałam podziękować przede wszystkim organizatorom tej wystawy, jak również wszystkim przybyłym na wystawę. Mam wielką trenę i niestety głos mi drży. Jest mi ciężko cokolwiek powiedzieć. Antonina bardzo chciała zobaczyć tam, bardzo chciała dążyć do tej wystawy. Chciała po prostu, starała się wszystkimi siłami, żeby ta wystawa się odbyła. Odbyła się niestety bez niej. Także zapraszam wszystkich do oglądania tej wystawy. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję.
Dziękuję.